Stopniała zimna przeszłość, krąc płynęła w dal. I niepotrzebnie uwierzyłam, że ta wiosna może trwać. Też jako komentarz do piosenki wiem, że denerwująca jest ta świadomość przemijania i ten bunt, który się rodzi pod jej wpływem, nie dotyczy tylko upływu czasu. Najgorszy jest jednak upływ miłości. I to, że nie da się jej zatrzymać w pierwotnym kształcie, sama przeradza się w przywiązanie, nie daj Boże przyzwyczajenie, tak piszesz, że ci przypomnę. I ciągle wierzyć w tą samą miłość to absolutna doskonałość. Ale nie można nieustannie patrzeć w słońce, jeszcze piszesz. Czy naprawdę myślisz, że wiesz? I czy z wiekiem mądrość przychodzi, czy przechodzi? Czy należy do tych szczęściarzy z silnym autorytetem wewnętrznym i wiesz od zawsze, jak to jest? To było 3 lata temu i myślę, że takie 3 lata mogą być naprawdę niezmierzoną odległością, taką naprawdę nie do policzenia kalendarzem. Dużo się zmieniło w moim życiu przez te 3 lata. Czego nie napisałam? Nie tak kategorycznie. Teraz upływ miłości mnie przeraża, ale nie jej zmiany, które są naturalne. Nie tyle przyzwyczajenie, ale przywiązanie i duża rola takiej miłości agape. Tak. Tkliwości, czułości. Tak naprawdę to jest najistotniejsze i to, że jakby nauczyłam się godzić z tym, że po prostu miłość wszystko się zmienia. Tak naprawdę, ale najważniejsze, żeby była. No, też to jest, wiem, jest o takiej trochę chorej odmianie miłości, takiej, która chce na własność. Widziałam jeszcze różne twoje zwrotki. Pisałaś też do Sary, że póki jesteśmy dla kogoś tajemnicą, można nas dowolnie interpretować. I teraz takie przewrotne pytanie. Czy chcesz, żeby ktoś cię wziął za lepszą niż jesteś? Za taką, jaką chciałabyś być? Każdy chce. Myślisz, znaczy, może nie tyle za lepszą niż jestem, co żeby ktoś dostrzegał głównie te dobre strony. Nikt z nas nie jest idealny, ale jednak fajnie byłoby, gdyby zalety były jakby bardziej widoczne. Tak, zgadzam się. Piszesz jeszcze... Ale to jest przede wszystkim o umiejętności obserwowania. O to, że no jest to tajemnica jest głównie po to, żeby przyciągała, żeby rzuciła ciekawość i właśnie chęć przyjrzenia się. Jak już ktoś zacznie się przyglądać, to... Jak to zawieszczę, powtórzę, oczy do patrzenia i oczy do słyszenia. Nie trzeba podawać wszystkiego na tacy. Ale to nie znaczy, że tajemnica będzie stanowiła jakąkolwiek barierę. Wymawiasz ten tytuł, Lulawy? Że nie ma przykazania, żeby nie kłamać. Jak to jest?
Tutaj to jest troszeczkę inaczej, bo jak się opowiada dziecku o świecie, to w momencie, kiedy się troszeczkę nagina bajki, które same w sobie, jakby tak cynicznie do nich podejść, są kłamstwem po prostu. To są zmyślone, są zmyślenie. No to jest inny rodzaj zła tak naprawdę. To jest nie, że bajki są złe. Nie. Mówię, że jeżeli się je przekłamuje, jeżeli się im zaprzecza, to jest to, to nie jest takie samo kłamstwo jak jakiekolwiek inne. Ale chcę się powiedzieć dzieciom, że jeżeli ja dziecku mówię, że opowiadam wersję bajki o czerwonym kapturku bez wilka, no to czy to jest kłamstwo? No słuchaj, moja córka przerobiła bajkę w ten sposób. To jest tylko zmiana wersji. Słuchaj, bajki mojej córki to mama zjadła. Straszne. To absurdalny czerwony kapturek. Mama się bardzo długo odkłada, była na diecie i potem wszystko zjadła. No to u mnie jednak było bardziej humanitarnie, bo u mnie wilk zrozumiał swój błąd i stąd się teraz wzięły wilczury, które się poprawiły i zostały przyczyny. U mnie jest taka wersja. Czyli po prostu jakby to przekazanie tam nie mu fałszywego świadectwa, to póki mogę kłamiesz, że czarownic nie ma. Czy to jest kłamstwo, czy nie? Tylko o to, żeby dziecku podawać świat w taką... A co? No tak, czarują, może nie nad kotłem, ale czarują. Podawać dziecku taką wersję świata, którą jest w stanie przyjąć. W którym na tym etapie będzie lżej, lepiej. Która go nie przerazi, dokładnie. Rozumiem. Myślę, że ci wszyscy, którzy to na moim mieście zobaczą, też zrozumieją. A powiedz, teraz masz 20-lecie pracy twórczej. No, taki dynamiczny bardzo rok. Kończy się i rok też 20-lecie. Właśnie w jednym z wywiadów z Basią Jędrzejczyk to mówiłaś, że ten czas teraz dla ciebie to jest takie w zasadzie otwarcie się na nowe, że masz tyle nowych pomysłów, to może powiedz, co będzie w najbliższym czasie. No teraz jakby właśnie kończymy pewien etap, że to był rok obchodów 20-lecia, tak szumnie mówiąc, mojej pracy artystycznej, bycia na scenie, licząc dokładnie od 1989 roku od wygranego festiwalu studenckiego, Studentki Piosenki. Ten rok był taki przełomowy, bo zanim poszły następne propozycje, następne wygrane, następne festiwale, Jarocin, Opole, są bardzo różne, więc rzeczywiście zadziało się tak mocno. I no, jak czas strzelił, minęło 20 lat, 10 płyt, w tym roku poszła właśnie 10, zresztą z piosenkami z teatru, też taka jubileuszowa. Udało się parę jubileuszowych takich dużych koncertów z tej okazji zorganizować, między innymi na wspomnianym festiwalu studenckim z udziałem zaproszonych gości, z rozmachem instrumentalnym. I goście pięknie zaśpiewali, i w duetach było, i było bardzo odświętnie. Jeszcze ciągle jesteśmy w trakcie promocji płyty. Dzisiaj będzie kilka, mniej więcej połowa piosenek z płyty zagrana na żywo. I to taka zachęta, żeby tą płytę kupić i tą drugą połowę posłuchać w domu. I nowy rok przynosi nowe pomysły i zabieramy się ostro do pracy. I będą i nowe pomysły teatralne. Kolejna płyta i nowy projekt teatralny. To gratuluję ci, tak trzymaj i życzę, żeby za 20 lat żebyś miała też taki właśnie pełen zapału, optymizmu, czas. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Tak, z tymi czarownicami, to nie mówmy z tym dzieckiem sobie. Nie mówmy całej prawdy, ale tak, to jest to coś na rzeczy. Dziękuję. Czy zostało tylko I'm